Dzisiaj nasze radio to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra nadaje z Saskiej. No, najwięcej nadajemy z Saskiej, mówimy z Saskiej. Proszę trochę słuchać, przygotować się, proszę Państwa, do sprawdzenia przez Jahwę, co żeśmy dobrego tutaj zrobili w swoim życiu, ze sobą, ze swoim czasem, co bliźniemu daliśmy, jak jemu pomogliśmy temu bliźniemu swemu wtedy, kiedy zaszła jakaś tam potrzeba. Żyła, była i umarła, bo potrzeba była tylko pewnego razu, a potem już tej potrzeby nie było. No to więc jak myśmy się wywiązali odnośnie tej czy innej jeszcze sytuacji. Proszę bardzo słuchać naszego radia, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj jakiś SMS przyszedł. Ciągle nasze sekretarki, proszę Państwa, ambitnie odbierają, proszę Państwa, telefony i proszę być z nami, proszę słuchać naszego radia. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zrobimy krótką przerwę, proszę Państwa, na placki i proszę być z nami. Także... Och, Radio Conchita, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I przerwa w dostawie energii, proszę Państwa. I ING się raz zbłaźniło. I ING jeszcze wiele, wiele razy się zbłaźniło. Tak, bo Janek Witek jak umarł, to wiesz, no to było dobrze, ale potem trzeba było... światło wyłączyć. Energię elektryczną trzeba było wyłączyć. No i tak jak to Litka Lipska mówi, a co to się stało, że oni jakby się nie dowiedzieli, że Janek Witek umarł, no to i co, i dobrze było. Ale potem pewnie ta pani wiceprezesowa spółdzielni Sław doniosła i oni światło wyłączyli, ani nie zadzwonili, ani nie po prostu... nie napisali, żeby się spytać, o co tu chodzi. No, i po prostu światło tylko wyłączyli. Czyli jak w średniowieczu, bo światła dwa tygodnie nie było i ta Litka Lipska też musiała tutaj cierpieć, proszę Państwa. Także gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, proszę być z nami. Czyli ING, Inogy. Co to jest to Inogy? Właśnie. Co to jest to Inogy? Proszę być z nami. To my potem wyjaśnimy. Co to jest to Inogy? Bo to ponoć jakaś półniemiecka już firma i tak dalej, ale zdaje się, że chyba bez rachunku rozliczeniowego uczuć. Jakby Inogy bez duszy. Bezduszna. Bez duszy. Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Zdaje się, że Wiesław Przybyłowicz zaraz będzie leciał, ale będziemy musieli alkomatem sprawdzić, czy on jest trzeźwy, bo Janek Witek jak żył był, no to nie przepuścił. Niestety, nawet na mnie kilka razy się tak patrzył, chciał chyba ze mnie pijaczkę zrobić, że ja jestem po alkoholu. Ja mówię, no co ty jesteś, chory? No bo to wiecie Państwo, człowiek czasem senny, a to wieczorem, a to późno, człowiek czasem senny, no to jakże może być chory? Także buziaczki, no i proszę jeść kaczki. A jeżeli chodzi o ten wichajsterek w kapelusiku, Tak, już jestem. No to właśnie, jeżeli chodzi o ten wichajsterek w kapelusiku, a la choinka przez cały rok,
to już jest poprawiony. No i proszę Państwa, myśmy tak napisały na e-mailu do Inogi. Och, że Janek Witek umarł, a żeście dopiero po półtorej roku się zorientowali. No ale po co to było światło wyłączać? Zachowujecie się jak jakieś dziady w średniowieczu. Po co to było światło wyłączać? Czy nie lepiej to było zadzwonić, zatelefonować, żeby się dowiedzieć, o co chodzi? Że człowiek umarł, to umarł, no ale jeżeli my tu cały czas walczymy o spadek i po prostu mamy nawet dalej kolejne lokum dostać, już nawet bez względu na to, czy to jakaś Marzena Witek się pojawiła, czy nie, bo nie wiadomo, czy ona sama będzie chciała odebrać ten spadek, bo tutaj są zaległości na 35 już tysięcy, proszę Państwa. Także zaległości będzie musiała to wszystko spłacić, będzie musiała to wszystko zapłacić i to nie jest takie łatwe, proszę Państwa. No to więc oni światło wyłączyli, potem po dwóch dniach włączyli, bo żeśmy kontrakt zawarli, ale oni na e-mailu powiedzieli, że szybko, żeby kontrakt podjąć. No to kontrakt już jest podjęty, to oni tego nie wiedzą? Także ta firma Inogi, jakaś taka szurnięta, ja tam dałam do zrozumienia im na e-mailu, że oni w ogóle jakby nie czytają, co ludzie piszą, co ludzie mówią. Także proszę Państwa, no niestety żyjemy w świecie strasznie nieuczciwym, że jesteśmy jakby okradani z każdej strony, to idzie z naszych podatków, a ktoś miliardy, proszę Państwa, bierze. Także proszę być z nami, już będzie wszystko ok, już będzie wszystko w porządku, ale proszę przyjrzeć się jeszcze i posłuchać, jak żeśmy byli okradani, proszę Państwa. Jak żeśmy byli okradani. Za wynagrodzeniem przerzut 51 osób w czterech turach do Austrii. Dwóch wspólników Serba stanęło już przed sądem, a wobec niego samego wydano nakaz aresztowania, gdyż wyjechał do Serbii. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na północy okresami słaby śnieg. Temperatura od minus 10 stopni na północnym wschodzie, około minus 4 w centrum do minus 1 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny na północnym wschodzie do 60 km na godzinę, wschodni i północno-wschodni. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dzisiejszych rozmowa niedokończonych o Związku Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego. W naszym studiu gościć będą inspektor Związku Strzeleckiego Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, młodszy inspektor Związku Strzeleckiego Miłosz Elgas, zastępca dowódcy jednostki strzeleckiej 2021 w Rzeszowie, również Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego oraz przedstawiciele Związku z Rzeszowa i Warszawy. Starszy strzelec Marian Knapik, sekretarz Aleksander Hauser i starszy strzelec Jakub Jałbrzykowski.
Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji trwam o godzinie 18.15. Natomiast w radiowej audycji dla małżonków i rodziców o 21.30 podejmiemy temat granice w wychowaniu. Przeszkoda czy pomoc? Gościem audycji będzie Edyta Gronowska, członek Zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Serdecznie zapraszamy. Uwaga młodzi! Już w sobotę 6 maja kolejna 18. pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. W tym roku przyświecać nam będzie hasło Z Maryją idźmy i głośmy Jezusa Chrystusa. Zapraszamy wszystkich do jak najliczniejszego udziału w tym szczególnym wydarzeniu. Już teraz zaplanujcie czas w taki sposób, by móc się spotkać na Jasnej Górze. A tam czekać na nas będzie wiele wydarzeń. Przede wszystkim wspólna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkanie ze świętymi, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi, czas świadectw oraz koncerty i inne wydarzenia. O szczegółach informować będziemy w najbliższym czasie. Natomiast już dziś mamy dla Was propozycję konkursu na tekst hymnu 18. Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę. Hymn powinien nawiązywać treścią do hasła pielgrzymki, które brzmi Z Maryją idźmy i głośmy Jezusa Chrystusa. Powinien liczyć minimum 3 zwrotki oraz refren. Niech to będzie utwór łatwy do wykonania, wpadający w ucho i zapalający nas do realizacji hasła tegorocznej pielgrzymki. Propozycje tekstów prosimy przesyłać do dnia 28 lutego włącznie na adres poczty elektronicznej o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl. Czekamy na Wasze propozycje. Codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz, witam Państwa. Zapraszam na aktualności dnia. Obudź się, Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Powstać z królem Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna kocha, Ona pojechała do Centrum Olimpijskiego. No oczywiście, bo tam same słodkości. No, tak. A to było tylko, I w tym bareczku.
Tak, ale tam było 200 lampek wina w bareczku? To jest wielki lokal, nie wiem, czy wiesz, to jest, jak chodzi do górze, na lewo, na prawo jest wielki lokal. No. Było tylko do otworu. No. No i dobrze, że troszeczkę byłeś nie za długo i uciekaj. Nie, ja byłam wszędzie, tylko wiesz. Ja muszę pilnować, żeby niejaki Wiesław Przybyłowicz się nie upił, wiesz. No. Trwają zatrzymania prokuratorskie w związku z aferą reprywatyzacyjną w Warszawie. Wczoraj kolejne zatrzymania. Zatrzymani zostali Mariusz P., kierownik działu nieruchomości dekretowych miasta stołecznego Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Gertruda J.F., naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Radca także proszę Państwa, dużo osób aresztowali tutaj. Codziennie 3-4 osoby arestują z Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. Tam mam Harki Gronkiewicz-Walsz. Nawet nie wiem, czy Państwo wiecie, ale ją namalowali w Facebooku za kratkami. I panie prezydencie, kiedy ja na ten urlop pojadę? No i to, co fajnie ten Zelecki dał gdzieś od kogoś podkradł ten obraz Hanki za kratkami, że ja myślałam, że ja pęknę ze śmiechu. Oszustwo i podrobienie pełnomocnictwa. Oszustwo i podrobienie pełnomocnictwa, czyli Państwo zobaczą. To nie było takie zwykłe zawieranie ludziom mieszkań, ale trzeba było posunąć się do oszustwa, podrobienia pewnego pełnomocnictwa. A jakie pełnomocnictwo tu chodzi? Proszę słuchać. Ostatniego ministra spraw wojskowych w II Rzeczypospolitej straty spadkobierców generała prokuratura szacuje na 27 milionów złotych. Z nami jest wiceminister sprawiedliwości, pan minister Patryk Jaki. Szczęść Boże, panie ministrze. Panie ministrze, no wygląda na to, że wreszcie coś się zaczęło, że ta sprawa, którą opozycja próbuje nadmuchać jako polityczną, po prostu jest sprawą kryminalną. No, od samego początku oczywiście taką sprawą było, jak wiele spraw w Polsce, tylko do tej pory te wszystkie interdyscyplinarne, korupcyjne, sztuka delikatna, tak, nawet możemy za darmo to Państwu. Czuło się w Polsce grypa w wodzie, to wystarczy spojrzeć na to, jak zastała szara strefa, jeżeli chodzi o wyłudzenie VAT-u. Ona też była i powiedziała interdyscyplinarna sztuka. Tak, no, to już powtarzasz się. Dobra, wiecie, już idź spać. No i dzięki temu, że ożyłeś jakoś, tak dzięki sztuce interdyscyplinarnej, dobrze zaśniesz i już. Z Polski nie. Za pomocą różnego rodzaju przekrętów czy zorganizowanych grup przestępczych. No i na razie, proszę Państwa, grupy przestępcze. My się pasjonujemy tym, jak to możliwe, żeby złodzieje pod krawatem, że nikt nie pomyślał, że oni kradną w biały dzień, a przecież wiadomo, że gdzieś ktoś płakał, że gdzieś komuś zabierano mieszkanie, lokum, jakiejś kobiecie na wózku inwalidzkim. No to nikt o tym nie wiedział. Także Radio Koncita i proszę z nami. Reprywatyzacja może być wyjaśniana, która do tej pory, gdzie w sprawie reprywatyzacji wszystko było chowane pod dywan. Osoby, które miały... Ja to lubię takie wernisaże w takich restauracjach, że jest dużo kultury, że telewizja przyjeżdża, wiesz. No, lubię takie ten. Mogło wylądować na bruku, no. W tym osób starszych. No, a już się powtarzasz. No, i tego. Bo jakaś grupa cwaniaków chciała to robić. No i ja lubię takie w takich dużych restauracjach, małych nie lubię. Ja lubię w dużych restauracjach. Była śmierć jednej z działaczek lokatorskich. No to wtedy coś jest. Nawet była śmierć działaczek lokatorskich i okazało się, że to był jakiś majstersztyk, że ją zamordowali. Wszystkim reprywatyzatorom wypominała, jak wygląda sytuacja. Dlatego
No i prokuratura wszystko umorzała, a to a kwestia tego morderstwa znano. Tak. No to jest właśnie państwo. Została normalnie zamordowana. I my dzisiaj pokazujemy, że kończy się państwo teoretyczne i że można, że państwo może działać inaczej. I nie będzie żadnych tych grup. Zaczęły się zatrzymania i jestem przekonany. Dojdą do wszystkiego, wieśniu, nie martw się. Pan minister Zbigniew Ziobro powołał specjalne grupy prokuratorskie, które bardzo poważnie badają odpowiedzialność. Takie coś to morderstwa to są rozszyfrowane, wiesz, przed 50 lat. Taką dużą nerwowość w studiach telewizyjnych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, gdy mowa jest o CBA, Żydy? O prokuraturze. Obłożyli. Czyli ta sprawa cały czas będzie do bólu wyjaśniana, tak. jak rozumiem. Bo niektórych może zaboleć. Pytanie, czy zaboli najważniejszą osobę w warszawskim ratuszu, Hanny, która ciągle mówi, że jej ta sprawa nie dotyczy. No to ojcze, jak mogła jej sprawa nie dotyczyć, skoro skoro wszyscy ci urzędnicy, ci już aresztowani, którym zostały postawione bardzo poważne zarzuty, grozi nawet 10 lat więzienia, wszyscy ci urzędnicy wydawali decyzje, te skandaliczne decyzje w imieniu kogo? W imieniu Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Tak. Dodatkowo, to jest jeszcze taki dziwny niuans, że Hanna Gronkiewicz-Waltz sama chciała nadzorować biuro nieruchomości, które podjęło tą decyzję. No, z punktu widzenia jakby takiej inżynierii władzy, generalnie jest tak, że na przykład w moim resorcie szef nie ma pod sobą specjalnie departamentu, bo od tego są zastępcy. A tutaj, i tak działa to też w innych samorządach, czy w innych ministerstwach, a tutaj ona nagle chciała mieć ten departament, który zajmował się nieruchomościami i nagle się okazuje też, że przypadkowo jej rodzina jest zamieszana w proceder reprywatyzacji. Także widzisz, wiesz, nie opłaca się żyć nieuczciwie, uśmiechać się, ładnie wyglądać jak faryzeusze. Nie podaje się, polityk nie podaje się do dymisji, to dzieje się w państwie coś bardzo złego, mianowicie przesuwają się granice tolerancji dla polityków, bo jeżeli taką rzecz można tolerować, no to można też tolerować i gorsze rzeczy, prawda? Jeżeli jakby gigantyczne złodziejstwo w środku Europy, tragedie tysięcy bezbrodnych ludzi, mafia prawnicza, która się dorobiła na reprywatyzacji, prawda, po 100 milionów i po ileś była kompletnie bezkarna. Sędziowie, którzy ustalali kuratorów na 140-letnie osoby, no po prostu państwo teoretyczne jak soczeste. I to wszystko nie powoduje, że wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej nie podaje się do dymisji. No trzeba zadać pytanie, to co w takim razie ma spowodować? No to jest naprawdę, to jest taki skandal, że to Platforma Obywatelska powinna wyprowadzić sztandar jak PZPR. Wczoraj w studiu telewizyjnym TVP Info poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński mówił, że jest ponad 60 mieszkań, które poszło w ręce męża pani wiceszefowej Platformy, czyli Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nazywa to skandalem. To jest 1 000 000 000 zł i mówi, że 1 000 000 000 to jest 9 zer po 1 cyfrze i że Warszawa jest symbolem tego, jak Platforma rządziła w samorządach. Lublin, prezydent, którego mandat został wygaszony, ma problemy z CBA, przypominał, w kilku miastach jest podobnie. I drugi z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, warszawski radny Cezary Jurkiewicz, mówił: pani Gronkiewicz-Waltz jest beneficjentem reprywatyzacji, rodzinnie jest obciążenie dla pani prezydent, no i wnosi, by rozliczyła się z nienależnych pieniędzy, to ponad 5 milionów złotych, mówi, które winna zwrócić dla prawowitego spadkobiercy, kombatanta Armii Krajowej. Co z tą kamienicą na ulicy Noakowskiego? No bo czym innym jest, bo tutaj są dwie drogi, znaczy czym innym jest odpowiedzialność karna, która w tej chwili się dzieje, to znaczy działalność prokuratury, aresztowania kolejnych ludzi, ale czym innym jest odpowiedzialność o charakterze cywilnym i ta ścieżka postępowania administracyjnego. I z jednej strony mamy prokuraturę do działalności karnej, a z drugiej strony, żeby te majątki odzyskiwać bądź uzyskiwać odszkodowania czy rekompensaty, będzie komisja weryfikacyjna, która mam nadzieję, że powstanie już zacznie działać.
działać już w maju. Ustałoby szybciej, gdyby nie to całe zamieszanie w Sejmie i ta blokada. No ja wiem, pan. I po co to jechać gdzieś do Centrum Olimpijskiego, skąd nie wiadomo jak wrócić, bo stamtąd wrócić jest bardzo ciężko, a tutaj przyjemniej. Nieruchomościami, to jeżeli komisja zauważy, że nieruchomości zostały... A tam to rzeczywiście debilka jakaś, jedna i druga w Centrum Olimpijskim, jakieś czekoladowe cukierki, ciastka, po chuj to ludziom na wymioty? Właścicieli, albo jeżeli nie będzie takiej możliwości, bo ktoś naburzy mieszkanie w dobrej wierze, tak zwanej dobrej wierze, no to te zarządzi... Jutro będzie wernisaż, nie dzisiaj. Tak, że jeżeli jakaś osoba zarobiła na reprywatyzację... Będzie wernisaż z nim. Prawo, ja się zapisałam na newsletter, jest, są informacje w internecie, są. W wyniku reprywatyzacji, dlatego tworzymy nowe instytucje państwa, które sprawią, które mam nadzieję, że sprawią. A gdzie był Breżniew? Elementarne poczucie sprawiedliwości w państwie i nadzieję na to, że polskie państwo nie musi być to odbyte. I tą ścieżką cywilną miałaby zająć się komisja weryfikacyjna, jak rozumiem, tak? Tak, komisja weryfikacyjna, która mam nadzieję, że już projekt ustawy jest w Sejmie, był torpedowany przez te wszystkie strajki. Być może w ogóle to była prawdziwa motywacja tych wszystkich strajków, żeby odwlec w czasie. W Hiltonie, tak? Komisji weryfikacyjnej. Natomiast a co on tam robi w tym Hiltonie? Nie uciekną, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej będą musieli się z tą pracą tej komisji zmierzyć. I ta komisja będzie miała, tak jak wspomniałem, bardzo szerokie narzędzia, żeby wymierzać sprawiedliwość tu i teraz. Kiedy ona może zacząć działać? Kiedy ona już po prostu zbierze się na takim pierwszym posiedzeniu, pana zdaniem? Jaki termin jest możliwy? Mi się wydaje, że takim realnym terminem jest maj tego roku, czyli już niedługo. Czas na ukonstytuowanie i na uchwalenie tego prawa, potem na ukonstytuowanie. Znaczy, jest taka szansa, że pan, panie ministrze, zasiądzie na czele tej komisji? To wstyd. Nie wykluczam takiej możliwości, ale decyzja jeszcze nie została To jest straszny wstyd. Podjęte. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości. Bezdomny może być, ale wiesz, żeby miał ten honor swój. Będzie czymś nowym w polskim systemie, czegoś takiego jeszcze nie było. Ale to jest... dlatego tworzyliśmy tą komisję, tą nową instytucję, żeby polskie państwo nie przegrało z grupą cwaniaków. Dzisiaj znowu mamy krytykę wielu autorytetów prawnych, że takie działania to są działania niezgodne z konstytucją, ale ja chcę przypomnieć, że dokładnie to samo mówili w przypadku prokuratury, jak reformowaliśmy prokuraturę, że wszystko to robimy jest niezgodne z konstytucją. Co się okazało? Okazało się, że mamy gigantyczny sukces. To znaczy wszystkie sprawy, które do tej pory, za czasów tej tak zwanej niezależnej prokuratury, były umarzane, bądź chowane pod dywan, nagle się okazuje, że można prowadzić te postępowania i można je prowadzić dość skutecznie. Nagle Truszką wraca do więzienia, nagle zagadkowe śmierci są wyjaśniane, nagle afera reprywatyzacyjna ruszyła. Wszystko się dało. Jestem przekonany, że dokładnie tak samo będzie z komisją weryfikacyjną. Czy z tym, to wszyscy również czekają, znaczy reformą są. O tej reformie jeszcze może za chwileczkę. Wróciłbym do nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w sprawie afery reprywatyzacyjnej, która wczoraj miała miejsce. Wspomniany już warszawski radny Cezary Jurkiewicz mówi, że Platforma Obywatelska zrobiła akcję medialną, bo jako główny przekaz dała ustawę o metropolii, natomiast reprywatyzacyjną zepchnęła. Co ciekawe też miał powiedzieć, że Platforma Obywatelska najprawdopodobniej zaprosiła urzędników do ławek dla gości. Zatrankowałeś, to starczyć. Na nią, bo jak mówi i teraz tak, módl się o tego Breżniewa, żeby oni go... Przez Platformę Obywatelską. No już jego wypuścili, jak co teraz, to już tego Breżniewa wypuścili z tej Polski. Słynny pan Andrzej, znany z prowokacji, który funkcjonował jako osoba, która chciała rozbić między innymi kampanię... Wszędzie są te służby, ci ochroniarze, to wszystko jest też... Widzisz, nieuczciwe, ale muszą oni być. Muszą być. Pani Hanny Gronkiewicz-Walc nie było na sesji, bo wyjechała na urlop. To pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jak Platforma traktuje ludzi. Dla nich ludzie, szczególnie dla nich ludzie to jest sprawa drugorzędna. Oni nie chcą się wsłuchiwać w ich potrzeby, nie chcą się też zmierzyć z ich oczekiwaniami. Dlatego po prostu zakazili miejsce dla ludzi, która przecież powinna być zarezerwowane miejsce dla ludzi, powinny być zarezerwowane na każdej sesji rad miasta w Polsce, jakakolwiek to rada nie jest, bo ja przypominam, że przecież to są instytucje publiczne, które pracują i służą ludziom.
obywatelów Polski. Natomiast ona nie wiedziała, że to będzie duże, wiesz? To widzieliśmy, to był taki pokaz plagierstwa. To znaczy, Platforma chciała usłyszeć prawa od własnych działaczy, wolała usłyszeć prawa od własnych działaczy, niż mierzyć się z prawdą. I to jest ten drugi wątek, to znaczy ucieczka pani... Ona mnie się pytała, jak dojechać do centrum, także pojechała tam. Zamiast próbować daleko obronić te wszystkie sprawy związane z reprywatyzacją, to po prostu uciekła jak tchórz. I to też jest pewnego rodzaju, w mojej ocenie, no... Oczywiście, naprawdę to Centrum Olimpijskie to już któryś raz na to zwracali uwagę ludzie, że są niezadowoleni, że jakieś czekoladki, cukierki czekoladowe, to przecież jest poważna galeria. To nie jest galeria dla dzieci. To jak to się stało, że wśród rodzin polityków Prawa i Sprawiedliwości nie ma nikogo? No. A wśród rodzin polityków Platformy i owszem, to dowiadujemy się o tym. Munsfera, restauracja tam opiekuje się. To jest wielki wstyd, żeby restauracja cukierki czekoladowe wystawiała. I ciastka. Kurwa, to jest wstyd dla Warszawy, że Warszawa taka głupia i nie może zrozumieć, że Wrocław, europejska stolica kultury, wygrywa z głupotą. Jakby ktoś specjalnie tu nabruździł, nasrał i sobie poszedł. Jest restauracja Monsfera, oni tam robią kanapki, oni tam robią różne rzeczy, zakąski. Po chuj te cukierki czekoladowe komu na wieczór, na sraczkę, na wymioty, nie wiadomo na co, na jaką biegunkę. I te ciastka, to jak przyjdą ci bezdomni, no to dla nich te ciastka może i akurat, ja nie wiem, ja tego nie trawię. Na kaszel, na sraczkę. Także po co to Centrum Olimpijskie wybudowali takie wielkie? Ja ci coś powiem. Kiedyś na Wawelskiej 5, jak jest ta skra, było Muzeum Sportu i Turystyki. I tam moja koleżanka Anna Jeznak pracowała, była dyrektorką. No ale jak to się przeniosło tam na Kościuszkowskie, ile tam, 4 czy ile, no to ona tam zdaje się, że jeszcze pracuje, ale tylko w bibliotece. No i nie jest główną dyrektorką, tam była ta gruba baba Gryc, jakieś coś tam jeszcze, no ale cukierki czekoladowe na wernisażu, to dziadostwo jakieś i takie, wiesz, lekką pracę mają dziady, kurwa, zapędzić dziadów do robienia kanapek. Mają służące, mają różne babki, niech się do wernisażu niczym do święta przygotują, a nie one się obijają, mają pieniądze. Sędziowskim. Hanna Jeznak, ona mi to na strze oprowadzała, pokazywała mi buty Ireny Sewińskiej, wszystko. Bardzo, ja znam jej syna, Hanna Jeznak, i ona pracuje tam w bibliotece. Nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze pracuje, bo ona mnie zapraszała na te wernisaże. Tam były już potem nie tylko wernisaże, bo tam były konferencje, tam były, wiesz, i obiady, i takie państwo daje, a ktoś podkrada, rozumiesz? No, ktoś podkrada, jakiś dziad pod krawatem i cukierki czekoladowe wystawia. Ciągle tylko cukierki czekoladowe, ciągle tylko jakieś ciasteczka, wafelki. A mnie to wszystko na wymioty. Ja tam w ogóle nie pojechałam, no a tutaj mogłam na tą tankę przyjechać, ale byłam zajęta i właściwie już mogłam przyjechać, ale chciałam gdzie indziej pojechałam, czasu nie miałam i bardzo dobrze. No. Także wiesz, najważniejsze, że ty byłeś, najadłeś się, napiłeś i opowiedziałeś tę sztukę, jak to jest, że w Centrum Olimpijskim są same cukierki czekoladowe i ciastka. No już śpi, Wiesiu, już ustaliliśmy, że ty śpisz. No, on nie był, bo on nie mógł widocznie. No. Co ty się pytasz? 10. raz się pytasz. A byłeś w ogóle u Marcina Grubego na Lubelskiej? W sądach będą krótsze. No i dobrze. Szereg rozwiązań, taki, które
Polsce. No to już i teraz. Także proszę Państwa, jest nieprzyjemna pogoda i tak do Centrum Olimpijskiego jechać, no to kto by to chciał? Ale jak nie ma tutaj tych imprez w Warszawie, o tamce nikt nie wiedziała, a tam pojechali, co pół godziny jeździ, jest zimno, mokro, nieprzyjemnie. No, proszę bardzo. Po prostu to naprawdę i my chcemy sprawić, że więcej sędziów zajmie się orzekaniem, ale jednocześnie wprowadzamy to przeciwko czemu sędziowie tak mocno protestują, mianowicie losowanie składów sędziowskich. Tak, żeby była zawsze pewność, że to nie jest tak, że... Że są ustawiane składy. Tak, że ustawiane są składy. Nie, ma być obiektywne losowanie. Chcemy, wprowadzamy to przeciwko czemu tak sędziowie protestują, mianowicie jawność oświadczeń. Ale ja już Ci też dziesiąty raz mówię, że ona mnie prosiła, pytała się, jak dojechać do Centrum Olimpijskiego. Aferę korupcyjną. No, jakby chcemy, żeby sądownictwo stało się wreszcie usługą dla obywatela, a nie miejscem, gdzie obywatel czuje się niemalże jak w procesie Kafki. Dodatkowo w Polsce jest tak, że jest bardzo wielu dobrych sędziów. To znaczy, tylko problem polega na tym, szczególnie tych najniższych szczeblach, którzy pracują najwięcej. Tylko problem polega na tym, że oni nigdy nie mogli awansować, właśnie dlatego, że nie wciągali się w żadne koterie, nie prowadzili jakiegoś życia towarzyskiego. W ogóle widzicie Państwo, z tego wynika, że w większości wypadków ludzie raczej idą na wernisaż po to, żeby się nażreć, po to, żeby się nachlać, niż na sztukę. A niestety no, nie ma takiej przesiewki, nie ma takiej możliwości, żeby stwierdzić, co kto myśli w dobie cyfrowej, gdzie raczej się liczy cyfra, pieniądz i jesteś zaszufladkowany. I teraz tak, nie ma proszę Państwa czegoś takiego jak obnażonej duszy, obnażonego serca. Prawda? Jak to my jeszcze czasem mówimy, że człowiek może się rozliczyć przed kimś, może co zrobił, może co myśli złego czy dobrego, może się rozliczyć. To ja od razu, na przykład jak ta Ewka do mnie dzwoni, ja mówię, słuchaj, Ewka Laskowska, jesteś półdiablęciem, no i właściwie to powinnaś pójść się wyspowiadać, ja nie wiem, albo do księdza katolickiego, nie chodzisz, to może do ewangelickiego, bo mówiłaś, że jesteś ewangeliczką z Gdańska, przyjechawsza ja. No to po prostu może pójść do księdza ewangelickiego i się wyspowiadaj, bo ona jest tak jako raczej ateistka, która w nic nie wierzy. Wyspowiadaj się, dlaczego nie przyjechałaś, bo ona się umawia i nie przyjedzie. A potem coś dzwoniła około 11 w nocy i po prostu przeszkadza. Dzwoni koło 11 w nocy i przeszkadza. Ja mówię, słuchaj, jak mówię, że jestem chora, to proszę mi olejki, wonności, maści przywieźć, różne maści takie na nacieranie tam, gdzie są korzonki, żeby przestało boleć, przestało być schorzenie, istnieć, być, żyć. A ona po prostu wtedy nie bywa, przyjeżdża wtedy, kiedy ją nikt o nic nie prosi. No to po prostu baba szurnięta. Baba szurnięta, baba stuknięta. No to po prostu u chrześcijan w chrystianizmie było tak, jak ktoś ci coś powie, ciebie o coś poprosi, to ty wtedy działaj. A tutaj jest odwrotnie, czyli nawet w supermarkecie Państwo nigdy nie kupicie tego, co wy chcecie, tylko musicie kupić to, co jest. A być może tego wcale nie chcecie. To, co jest. Także proszę Państwa, no to takie czasy niestety teraz. Chcesz kupić ładne sznurówki, to być może jakieś buty z innymi sznurówkami będziesz musiała kupić. No, no niestety, proszę Państwa. Papały. No i druga ja tutaj też chciałam z Simply Market kupić to, co chcą, ale z tego wynika, że oni nie mają takich naklejek na korzonki, jak mają w Oszą i po prostu mają jakieś takie... Nic nie mają. Z kilku krajów, którzy usiłowali go schwytać przez półtora także roku. Te sklepy, takie supermarkety, no to są po to, żeby ktoś nadawał, sprzedawał, inwigilował jednostronnie, a ty już nic, żebyś nie miała dogadania. Starsze osoby, także tak, mieszkające w Niemczech, pewnie. Austrii, Szwajcarii. Hoss no. Przyznał się do winy. Także tak, sąd rejonowy bezrozumowo, bezrozumowo, bez nikogo. Wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie zastosował poręczenie w wysokości 300 tysięcy i
dozór policji. Jak pan jako wiceminister sprawiedliwości ocenia ten wyrok? Radio Kunci, Tok FM, Kunci, Barbie, Baby, Lunch, człowiek, który oszukał, okradł bezczelnie starsze... bezczelnie okradł starsze kobiety, państwo widzą. Miały dobre intencje, chciały pomóc swoim wnukom, po prostu. I okradł ich na kwotę, mówi się, że ponad 4 milionów złotych i sąd go wypuszcza za 300 tysięcy złotych. To jest skandal, to jest sprawiedliwość. To po prostu, właśnie to jest polski, to są właśnie polskie sądy, jak soczewce. No co sobie mają pomyśleć takie kolejne osoby, które będą chciały postępować w podobny przestępczy sposób okradać polskich seniorów? To co sobie mają pomyśleć, że oni się mogą śmiać z państwa i robić dalej to dokładnie to. A może to jest jakiś manifest przeciwko ministrowi sprawiedliwości, przeciwko rządowi obecnemu, właśnie wymiaru sprawiedliwości, który choć prokuratura doprowadza, policja doprowadza, to my przecież my decydujemy, prawda, jako sędziowie. Znaczy, jeżeli by tak miał, także widzicie państwo, straszne rzeczy, żeby po prostu ludzi, nawet morderstwo było, inwalidki na wózkach inwalidzkich, pokazywali matkę z córką, jak straż za ręce wyciąga na chama, na siłę z domu, a matka jest niepełnosprawna kobieta, ta córka oczy jak 5 złotych, no bezsilne kobiety, proszę, won, po prostu won. I tak było, proszę państwa, takie dziadugi mówiły won też tam w tym barku takim Bistro Trójka, ta brzydka Iwona, taka dziaduwa. A to teraz wywalili te Bistro Trójkę w dół i po prawej stronie, niech siedzą kopciuchy, pod tą swoją restauracją. Bistro Trójka, tak. Też taka Iwona, co ten Janek Witek, jak raz tam był i tę Iwonę zobaczył, to nie Iwona, tylko Monika, raczej Monika. Taka ruda Monika i ten Janek Witek, jak zobaczył tę rudą Monikę, jeszcze jak oni byli po lewej na górze, tam na poziomie w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, to Janek Witek powiedział, co to za wstrętna jakaś wiedźma tutaj w tym barze, bo ja tam kawę sobie żeśmy piły kiedyś, co to za wiedźma, mówi, u nas we Francji, jakie piękne kobiety, barmanki, we Francji, po co ja tu przyjechałem do tej Polski? Tuleja, coś to nazwisko mi mówi. No tak, to jest ten sędzia, który wcześniej wydawał do niej skandaliczne wyroki. Także proszę państwa, i ten Janek Witek mówi, po co ja z tej Francji, z Niemiec, po co ja z zachodu w ogóle przyjechałem tutaj do tej Polski? No, także widzicie, a w tej Polsce ilu tych złodziei, to się też po latach musiałyśmy czekać, że się okazało, ilu tych złodziei u tej Hanki Gronkiewicz, a ona niewinna, namalowali ją na Facebooku za kratkami. No Zaleski pokazał, że Hanka się trzyma krat. Panie prezydencie, co pan zrobił? Ja na wczasy jadę! No to życzmy sobie na koniec państwa. Zaplanowany urlop. Ja bym się śmiała, jak oni by ją z tego urlopu wyciągnęli, zaaresztowali i już. Bo to niemożliwe, żeby ona o pewnych rzeczach nie wiedziała. Ona... No. Liczymy na to, że krok po kroku będziemy... Rachunek krzywd. Rachunek sumienia. O czym my tutaj mówimy, że powinien być rachunek krzywd, rachunek sumienia. Jak nie, to idzie sobie przy okazji dodatkowo do spowiedzi. No. Pytania dwa.
drodze nema. Spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy. Panie redaktorze, dzisiaj o takich relacjach polsko-niemieckich chciałbym z panem szczególnie porozmawiać. Wizyta pani kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. No i wydaje się, że przybywa do Polski, której przynajmniej w niemieckich mediach nie lubią, ale którą pomału muszą uznać, że jest krajem stabilnym i rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak przetrwa, będzie istniał wbrew różnego rodzaju zapisom w takich czy innych mediach, także niemieckich, wydawanych w Polsce dla Polaków. Mówi się nawet o tym, że może to być wizyta przełomowa. Pana zdaniem, na czym mógłby, jeśli polegać ten przełom? On mógł polegać trochę na czymś zupełnie innym, proszę ojca, niż to się oficjalnie głosi, bo oczywiście kamery są dzisiaj skierowane na ten świat dyplomacji, będzie uroczyste przywitanie, czy już trwa, będzie rodzaj całej tej celebry, będą oficjalne wystąpienia i one oczywiście są ważne, ale tu jasno trzeba też podkreślić, że no nie było problemem w stosunkach polsko-niemieckich do tej pory, nawet w czasie ostatniego półtora roku, nie były problemy jakieś dramatyczne wydarzenia w tej sferze właśnie oficjalnej, dyplomatycznej, tylko to, co jest gdzieś za kulisami. Myślę tu głównie o tak zwanej soft power z języka angielskiego, no miękka siła, czyli tak najkrócej mówiąc wpływy, które Niemcy, bardzo bogate państwo, bardzo silne gospodarczo, bardzo silne dyplomatycznie, potężne w Unii Europejskiej, liczący się podmiot na arenie wręcz światowej, no, które Niemcy stosowały w stosunku do Polski, bo jeśli już spojrzymy pod takim kątem właśnie wpływów niemieckich w mediach, tych w Niemczech i tych w Polsce wydawanych przez kapitał niemiecki dla Polaków, no to mieliśmy do czynienia z potworną agresją, z połamaniem wszelkich standardów, jakie na przykład w samych Niemczech są stosowane i wymagane. Można było wszystko polskiej władzy napisać. Mieliśmy do czynienia z takim wręcz zachęcaniem do działań niedemokratycznych w Polsce, zmierzających do obalenia legalnie, demokratycznie i dopiero co wybranego gabinetu. Wszystkie organizacje pozarządowe, które korzystają z pieniędzy niemieckich, wszyscy stypendyści, to wszystko zostało uruchomione i rzucone na ten front walki z demokratycznym wyborem Polaków, bo to nie była walka przeciwko Prawu i Sprawiedliwości tylko, nie tylko przeciwko panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale to była walka generalnie przeciwko pewnemu prawu Polaków do decydowania o tym, jak chcą żyć. Także to była walka w tym wymiarze cywilizacyjnym, walki o cywilizację życia, bo jednak wszystkie te media, które na przykład Niemcy wydają, one zazwyczaj w większości z polskim kościołem walczą, zresztą niejednokrotnie też widzieliśmy, w jaki sposób chociażby traktują ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i wszystkie dzieła, które on stworzył. Więc Niemcy uruchomili to bardzo szybko, bardzo zdecydowanie i bardzo mocno. I myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że nie ma mowy o prawdziwym pojednaniu, nie ma mowy o prawdziwym partnerstwie, jeżeli tak się traktuje inny kraj, jeżeli uważa się, że stan, w którym Donald Tusk, bardzo bliski niemieckim sercom, uległy też wobec Niemiec, postrzegany powszechnie w Europie jako ekspozytora interesów i myślenia niemieckiego, no jest jedynym akceptowalnym dla Niemców wyborem. Na to się Polacy zgodzić nie mogą. To zresztą Polacy odrzucili. Ja myślę, że to poczucie, że coś nie tak jest z tym patriotyzmem ekipy platformerskiej, miało istotny wpływ na też przełom 2015 roku. I ja mam takie poczucie, no, że jeżeli pani kanclerz Merkel nie podejmie jakichś decyzji, żeby to zmienić, a ona ma moc, żeby to zmienić, bo wiemy na przykład, że dziennikarze niemieccy regularnie bywają w urzędzie kanclerskim, otrzymują instrukcje, więc ta opowieść o tym, że te media są tak straszliwie wolne niemieckie, jest po prostu nieprawdziwa. One są wolne w realizowaniu nakreślonej wcześniej linii, która reprezentuje interes niemiecki na bardzo różnych polach, w wielu wymiarach. Ale czy będzie chciała to zmienić, panie redaktorze, tylko wtrącę, dlatego że no, to jest taka trochę dobra, taka powiedziałbym klasyczna gra, dobry
dobry policjant, zły policjant. Kanclerz jest życzliwa, miła, taka można powiedzieć super. Natomiast no, w mediach, na które przecież kanclerz nie ma wpływu, bo taka jest oficjalna narracja, no po prostu robią to, co robią. No niestety tak nie jest. Niemcy mają wpływ na to, w jaki sposób ich media działają i funkcjonują. Zresztą my się nie domagamy jako polska opinia publiczna niczego więcej niż przestrzeganie tych samych reguł, które Niemcy stosują u siebie. No proszę ojca, w niemieckim życiu publicznym ktoś, kto był komunistycznym donosicielem albo wręcz funkcjonariuszem bezpieki państwa totalitarnego, no nie może pełnić funkcji publicznej, nawet na uniwersytecie. Gdy Polska próbuje się oczyścić z tego rodzaju brudnych układów, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie państwa, no to media niemieckie opisują to jako polowanie na czarownicę. To jest klasyczny przykład nierówności tych reguł. Gdy polski rząd ogłasza plan gospodarczego zrywu, ale przecież polegający na niczym niezwykłym w Europie, polegający na takim impulsowaniu innowacyjności, rozwoju, szukaniu nisz, wspieraniu tego, co ma przyszłość, co ma perspektywę, to ten polski rząd nie robi niczego innego niż Niemcy robią od dekad i co im daje gospodarczą siłę. W Niemczech wpływ państwa, związków rozmaitych przedsiębiorców, którzy współdziałają z ministerstwami, szukanie takich momentów, gdzie można ruszyć do przodu, to jest absolutna podstawa myślenia gospodarczego, myślenie do przodu, myślenie, planowanie bardzo precyzyjne. No to wszystko Niemcy robią. Gdy my to próbujemy robić, to szydzi się, że to jest jakiś komunizm, plan komunistyczny i tak dalej. Najlepszym tego przykładem jest kiedyś takie szyderstwo było z ministra Antoniego Macierewicza w jednym z niemieckich gazet dla Polaków, z niemieckich gazet dla Polaków, który zapowiedział, że my powinniśmy myśleć też o pewnym rozwoju w tej dziedzinie technologii kosmicznych. Wiadomo, to jest zawsze postęp, to jest innowacja, że powinniśmy tutaj szukać jakichś szans rozwojowych. No i ogromny rechot przetoczył się przez tą prasę niemiecką, która mówiła, haha, Macierewicz chce podbić kosmos i tak dalej. Tymczasem sięgnijmy do prasy niemieckiej, tam czytamy z dumą o rozwoju jednego, drugiego, trzeciego ośrodka badań kosmicznych. Także no, to są takie metody bicia nas gdzieś po kostkach, pokąsania i po prostu brutalnej agresji, która jest ukryta. To prawda, że jest ukryta, tak samo jak w Parlamencie Europejskim, czy w Brukseli, w Komisji Europejskiej. No te wszystkie, ta nagonka zorganizowana na Polskę, ona się odbywała z bardzo znacznym udziałem wpływów niemieckich. Niemcy dali się podpuścić najwyraźniej swoim przyjaciołom z Platformy Obywatelskiej, że ten rząd da się obalić, że tu większość parlamentarna pęknie, że wystarczy trochę przycisnąć wewnątrz tymi protestami tak zwanego kodu i na zewnątrz prasą niemiecką, Komisją Europejską, groźbą sankcji, żeby rząd, który sformowała partia pana Jarosława Kaczyńskiego, upadł. To się wszystko, trzeba powiedzieć, nie udało. Rzeczywiście tu jest główne pytanie, moim zdaniem, jest dzisiaj skierowane do Niemców. Widzicie już, że decyzja Polaków jest trwała, przemyślana i Polacy stoją przy tej ekipie, stoją pomimo potwornego ataku. Nie udał się także ten pucz w połowie grudnia. Ja uważam, że to była bardzo poważna próba siłowego przewrócenia demokratycznego rządu, zajęcia parlamentu. To naprawdę nie były żarty. Tutaj próbowano takiego krwawego Majdanu. To się też nie udało, więc no teraz Niemcy stoją przed wyborem, albo na 3 lata się odwracają od Polski, pogłębiają kryzys Unii Europejskiej z wyłącznie egoistycznych powodów, albo jednak uznają, że Polacy są państwem tak samo demokratycznym jak niemieckie, które ma prawo wybrać rząd. Taki lub inny, ale to jest wyłączna decyzja Polaków. A co takiego, pana zdaniem, usłyszą dzisiaj przedstawiciele Platformy Obywatelskiej PSL-u, którzy udadzą się do ambasady niemieckiej po to, żeby spotkać się z panią Merkel? No, miejsce, powiedziałbym, dosyć kuriozalne, żeby z kanclerz Niemiec, Polscy, no, liderzy opozycji, tak się określają, spotykali się w niemieckiej ambasadzie, jakby to nie można było zrobić na neutralnym gruncie, albo choćby w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, który przecież tak ochoczo okupywali przynajmniej Platforma Obywatelska, bo nie PSL, przez ostatni miesiąc. Pana zdaniem miejsce wyboru spotkania z kanclerz, a równocześnie co tacy liderzy opozycji mogą kanclerzowi Niemiec powiedzieć i na co mogą liczyć ze strony pani kanclerz? No przede wszystkim mam nadzieję, że do tego spotkania w tym miejscu nie dojdzie. Dopóki
jak najgorsze skojarzenia. Ambasady państw ościennych to jest coś, co w przypadku Polski bardzo źle się kojarzy. Oczywiście tutaj możemy usłyszeć odpowiedź, no, że w czasach komunistycznych też liderzy opozycji byli przyjmowani w ambasadach, ale wtedy nie było możliwe to gdzie indziej. Grzegorz Schetyna dzisiaj mówił w jednym z wywiadów, że no mieli do wyboru 20 minut gdzieś albo godzinne spotkanie z panią kanclerz w ambasadzie, więc wybierają po prostu rozmowę. No, wybrał jednak nawet 5 minut gdzie indziej. W każdym razie myślę, że każdy, kto trochę czuje polską historię, polską naturę, kto jest wrażliwy na takim punkcie narodowej godności, tak powinien uczynić. Ja jednak myślę, że to spotkanie będzie miało mniejsze znaczenie niż miało już jednak wcześniej. No nie jest przypadkiem, że nie ma też na nim pana Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej. Oczywiście użyczę tutaj fortelu, no mówiąc, że on nie jest z Europejskiej Partii Ludowej, czyli w tej frakcji w Parlamencie Europejskim, w której jest i PSL, i Platforma Obywatelska, ale ja mam jednak poczucie, że to jest też coś więcej, że to już jest sygnał, że no, ta opozycja nie jest widziana jako jeden front. Może to jest trochę kara za niepoważne zachowanie w tych dniach próby puczu, ale to też jest przez chwilę zmniejsza już znacząco rangę tego spotkania. Nie wiem, czy pani kanclerz ma świadomość, że to, co chyba w jej zamierzeniu miało wesprzeć opozycję, no, miało jej pokazać jakąś taką formę, miało być formą uznania dla pana Schetyny i lidera PSL-u, że w tym momencie to de facto jest przeciwskuteczne, że to bardzo osłabi, myślę te formacje. Oni powinni bardzo, bardzo zasadniczo przemyśleć, czy tam się pojawi. No bo dla Polaków, dla Polaków to wygląda jak przedstawiciele opozycji wobec czyli Grzegorz Schetyna jest przecież, jak sam określa siebie, liderem opozycji totalnej wobec demokratycznie wybranego rządu w Polsce. No idzie do obcej ambasady, tam spotyka się z kimś, kto ma absolutnie realny wpływ na politykę niemiecką, no bo jest kanclerzem, ale przecież także jest kimś więcej niż kanclerzem Niemiec, bo ma realny wpływ na całą politykę europejską. No i to rzeczywiście wygląda trochę jak hołd pruski, czy jakieś inne tego typu skojarzenia mamy. Tak, skojarzenia z czasami zaborów są bez wątpienia. Są chyba nie przypadkiem w środowiskach medialnie wspierających pana Schetynę i ten obóz trzeciej RP były nawet teksty o tym, jaki to postęp w Polsce przyniosły zabory i tak dalej, więc tego rodzaju tezy się pojawiają. To są ludzie, moim zdaniem, niestety bardzo dużym stopniu pozbawieni takiego poczucia godności, takiego poczucia dumy narodowej. Ja tylko przypomnę, że pan premier Jarosław Kaczyński w czasach opozycji też się spotykał z liderami państw, którzy odwiedzali Rzeczpospolitą. Nie było to zbyt częste, bo presja wtedy ze strony Platformy była taka, żeby tych spotkań nie było, ale przypomniałem sobie chociażby spotkanie z panem Barackiem Obamą i ono nie było na terenie ambasady Stanów Zjednoczonych, mimo że to ta ambasada kojarzy się jednak dużo lepiej niż niemiecka. Natomiast no, pan Jarosław Kaczyński miał takie poczucie, że on też reprezentuje państwo polskie jako lider opozycji. To też jest stanowisko trochę państwowe i też go pewne reguły obowiązują. No i przede wszystkim ma w sobie pewien kod kulturowy polski, który także historyczny, który mu tego typu rzeczy no, jakby naturalnie dyktuje, gdzie się mają odbyć i w jaki sposób. Tutaj to budzi jak najgorsze skojarzenia. No wszystkie te nasze podejrzenia, że ci ludzie tak naprawdę nie reprezentują polskiej racji stanu, że ona w ogóle dla nich nie jest ważna, że nie próbują jej odczytać w żaden sposób, one nabierają mocy. Ja jestem zadziwiony, ja jestem zaszokowany, ja myślę, że to bardzo źle wygląda. Także myślę, że szkodzi tym przedstawicielom, którzy tam się pojawią. No, jest w Polsce, w wolnej Polsce w tej chwili są setki, dziesiątki miejsc, które mogą być lepsze. To mogą być łazienki królewskie, to może być zamek królewski, to może być rynek, no może za zimno, ale jakaś kawiarnia, jakaś restauracja. Ja wiem, że Jarosław Kaczyński na przykład sam się spotyka w hotelu Bristol, jak to podawały oficjalne informacje, więc można naprawdę wymyślić formułę, która jest dla obu stron godnościowa, jest odpowiednia, jest dopasowana do kontekstu i do sytuacji. Tutaj te reguły się łamie. No, mówię, pytanie jest takie, czy pani kanclerz Merkel robi to świadomie, czy nieświadomie? Ja cenię dyplomację niemiecką, myślę, że oni wiedzą, że w ten sposób wysyłają też taki sygnał mówiący o tym, że może tak być, że popatrzcie, ja tu mam swoje wpływy. Tak. Ja jestem współrządcą Polski. Gdy mówię o tym hołdzie pruskim, oczywiście odwróconym w drugą stronę, to tak trochę wyglądałoby na to, jakby, przepraszam za to określenie, ja mówię o skojarzeniach wyłącznie. Ale muszę powiedzieć, że myśmy na kolegium rozmawiali, to też redakcyjnym, to
bazy, prawda? O państwach ościennych, które zapewnią spokojność obywatelom naszym. No. Zresztą Niemcy, proszę ojca, to jest w ogóle, no oni mam wrażenie, że gdzieś zgubili całkowicie azymut. No kto by pomyślał, że kilkadziesiąt lat po wojnie Niemcy będą z taką pychą pouczali Amerykanów, na czym polega demokracja. No tak, bo Ameryka przejęła pomysł niemiecki od czasów Hitlera. Z czasów Hitlera. Ameryka to wszystko przejęła. Janek Witek tu jakie filozofie wygłaszał. Tak, tak, te maszyny, to wszystko, urządzenia, pomysł, szyfr, no, Hitlera. Ameryka wszystko, może nie wszystko, ale najważniejsze dla niej rzeczy przejęła. Pozdrawiamy państwa serdecznie. Jutro czwartek.